celem naszego porozumienia jest połączenie naszych potencjałów. Potencjałów trzech dobrych uczelni technicznych zlokalizowanych w Polsce południowo-wschodniej i to połączenie potencjałów, jestem przekonany, zaskutkuje synergią, dzięki której powstaną rozwiązania przydatne dla przemysłu obronności i bezpieczeństwa. Proszę Państwa, podstawowym elementem bezpieczeństwa każdego kraju jest posiadanie własnych technologii. Własnych technologii i uniezależnienie się od łańcuchów dostaw zewnętrznych. Dlatego też my musimy, jako kraj, rozbudować zakres badań i rozwoju w zakresie obronności i bezpieczeństwa, abyśmy budowali własne technologie, które my będziemy sprzedawali, a nie technologie, które musimy kupić. Stąd też to bardzo istotne wydarzenie dla nas i wierzę, że sprostamy temu zadaniu. Jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę także z innymi uczelniami, instytutami. Z pewnością w pewnym momencie taka współpraca się pojawi. Niemniej jednak dzisiaj podpisujemy to porozumienie my, Politechniki Rzeszowska, Lubelska i Świętokrzyska. Politechniczna sieć obronności i bezpieczeństwa jest jakby takim już wzmocnieniem, podkreśleniem tego, że to centrum, które w Politechnice Świętokrzyskiej będzie tworzone, ma w tej chwili już potrójną moc, bo nasze potencjały trzech uczelni połączone dają tę możliwość, że możemy realizować bardzo ambitne projekty. Już pierwsze mamy na uwadze i przystąpimy do ich realizacji. Nawiązujemy do COP-u, Centralny Okręg Przemysłowy i oczywiście wszyscy wiemy, jak to wyglądało historycznie i jak Polska w okresie przedwojennym pięknie w tym zakresie się rozwijała i my chcemy, żeby w warunkach nowoczesnych, współczesnych, tak samo też się to stało, a do tego oczywiście potrzeba zrozumienia, współdziałania i to wszystkich uczelni, a także podmiotów, szczególnie tych skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Dzisiaj stajemy przed również ważnymi wyzwaniami, które jesteśmy w stanie pokonać. Mamy rozwiązania, które są przygotowywane w naszych uczelniach. Często brakuje komunikacji pomiędzy przemysłem a uczelniami. I chcemy też stworzyć taką platformę właśnie w ten sposób do wymiany myśli, do uzupełniania swoich kompetencji. W każdej z tych uczelni są pewne wyspy doskonałości, ja to nazywam, czyli mamy świetnych naukowców, mamy świetne laboratoria, które nie pokrywają wszystkich dyscyplin, ale jak się zaczniemy razem uzupełniać, to ten obszar, który pokrywamy wspólnie, w zasadzie jest już prawie pełny. A jeżeli trzeba będzie, to doprosimy kolejnych naukowców, kolejne ośrodki pod kątem realizacji konkretnych programów. Chcemy połączyć nasz potencjał w celu budowy technologii, które pozwalają się uniezależnić naszemu krajowi od zewnętrznych dostawców, skrócić łańcuchy dostaw, co w kontekście obronności jest rzeczą niezwykle ważną. Więc wierzę, że dzisiejszy dzień, który jest zwieńczeniem, jest także otwarciem pewnych dalszych możliwości działań. W tym momencie jesteśmy po rozmowach dotyczących pozyskania środków na badania ze źródeł zarówno związanych z ministerstwami, jak i od przemysłu i mam nadzieję, że kolejne miesiące to będą już miesiące intensywnej pracy, a po pewnym czasie powstanie gotowa technologia. Cel jest bardzo ambitny. Chcemy, żeby projekty, które będziemy realizować, służyły naszym siłom zbrojnym i projekty, które zakończą się demonstratorami technologii, a później prototypami wdrożonymi do wojska naszego, były rodzime, nasze. I to już od dłuższego czasu o to zabiegamy i tutaj jesteśmy wspólnej myśli, bo jako rektorzy to nie tylko formalnie tu się rozumiemy, ale naprawdę jesteśmy też kolegami i to nas łączy i
to będziemy z żelazną konsekwencją, żeby nie powiedzieć ze stalową konsekwencją, będziemy realizować. Celem jest opracowanie rozwiązań dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, które będą miały całkowicie polski rodowód. Te rozwiązania powstaną tutaj i od nikogo nie będziemy zależni, nie będziemy się musieli pytać o pozwolenie na przykład na eksport tego rozwiązania na zewnątrz, czy też nie będziemy uzależnieni od rynków dostaw. W szczególności to dotyczy naszych sztandarowych wyrobów, które są taką perełką tutaj polskiego przemysłu zbrojeniowego, a które nadal bazują w dużej mierze na podzespołach sprowadzanych za granicę. Czyli tam, gdzie jesteśmy w stanie wypracować te rozwiązania polskie, powinniśmy to zrobić. A jeżeli połączymy siły, to razem możemy więcej. Jest ten efekt synergii.